Czerwony traktorek. Hey, hey! Gna traktorek wśród pól i łąk. Bo traktorek przyjaciół ma w krąg. On wie jak orać i zwozić plony. Bo traktorek, hej, hej! Zasieje, zaorze, pociągnie pług jak król wśród polnych dróg. Gna traktorek przez wieś. Żegnaj, kolosie. Chyba już wiem, co ci dolega. Spokojnie, traktorku. Jeśli alternator się obluzuje i wypadnie... I gotowe. Pojedziemy do warsztatu po nowy pasek klinowy. Tak, na wszelki wypadek. Jedźmy, traktorku, w drogę. Witam, panie Jones. Dzień dobry. W samą porę. Mam teraz czas, żeby zająć się kolosem. Wspaniale. O, i nie zapomnij, Nicola, że trzeba go będzie porządnie wyczyścić. Oczywiście. Chcę za niego dostać możliwie najwyższą cenę. Cenę? Zamierza pan sprzedać kolosa? Zgadza się. Chcę sobie kupić nowy traktor. Co? Jak to? Zwyczajnie. Spójrzcie. To najnowszy model. 501. Kolos to świetny traktor. To nie tylko traktor, to członek społeczności. A 501? Jak można sprzedać przyjaciela? A gdybyśmy sprzedali pana? Nie zarobilibyśmy. O, wiedziałem, że tego nie zrozumiecie. Rozejrzyjcie się wokół. W ogóle nie nadążacie za postępem. Chwileczkę. Musicie iść z duchem czasu. O, przypomniałem sobie. Muszę już iść. Możecie podrzucić mnie do domu? Witam, panie Jones. Gdzie jest kolos? Cześć, Janku. Jest w warsztacie na przeglądzie. Ma być gotowy na jutro. Jestem taki podekscytowany. A co jutro stanie się z kolosem? Sprzedam go. Chce pan sprzedać kolosa? Tak. Spójrz. To najnowszy model. 501. Kolos to świetny traktor. Jest prawie nowy. No tak, oczywiście. Powinienem się domyślić, sądząc po wieku twojego traktora, że mnie nie zrozumiesz. Wiesz, trochę się śpieszę. Czy możesz mnie podwieźć? Nie? Nie martw się, kolosie. Nie damy cię sprzedać. Cześć, Janku. Cześć. Słyszeliście już nowinę? Nie możemy do tego dopuścić. Co robić? W końcu kolos jest własnością pana Jonesa. Trzeba uzmysłowić panu Jonesowi, że ma wyjątkowy traktor. Słusznie. Piotrze, jesteś geniuszem. Powtarzam ci to od lat. Mam pewien plan, ale będę potrzebował waszej pomocy. Więc jak? Zgoda. Wchodzę w to. Co to za plan, Janku? Piotrze, ukryj gdzieś iskierkę i sam też się schowaj. Będziemy udawać, że wyjechałeś. Dziękuję, że przyjechałeś, Tomaszu. Sam bez kolosa niewiele mogę zrobić. No gdzie on się podział? Nie chciałbym rozgniewać teraz Tomasza. Potrzebna mi pomoc. Na wakacjach. W wakacjach? Tak, w czasy dla traktorów. Takie specjalne. O, niektórym się powodzi. No, to co będziemy robić? Może zaczniemy od pługa. To będzie znakomite miejsce na realizację mojego planu. Jest cicho i spokojnie. Nikt nie będzie nam tutaj przeszkadzał. Ten pień może być trochę za ciężki. No dobrze, spróbujmy, jeśli chcesz. Chociaż nawet dla kolosa byłoby to spore wyzwanie. Możesz ruszać, Tomaszu. W porządku. Gazu. Nic z tego. Ani drgnie. Jestem pewien, że kolos zaorałby w tym czasie pół pola. Skoro tak, nie potrzebujesz już naszej pomocy. Lepiej pojadę do domu. O, nie. Potrzebuję pomocy. Już wiem. Może podniesiemy pług. Dzięki temu będzie stawiał mniejszy opór. Dobry pomysł. Gotowe.
Wiesz co? Tak? Jednak nie pomogło. Nie. Kolosie, masz nowy filtr powietrza. Idę zająć się moją częścią planu. Ukryję iskierkę. Co za pan, co za pan. O, nie martw się. Na Janku można polegać. Gotowe. Dobrze, traktorku. Przygotuj się. I... gazu! Postaraj się, traktorku. Brawo! Wspaniale! A teraz musimy sprowadzić tu pana Jonesa. Nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. Przestań, Tomaszu. Jeśli wyciągniemy te mokre bele ze spodu, to błyskawicznie wyschną na słońcu. No, dobrze. Spróbujemy. Brawo, rubaku! Jesteś silny jak... ratunku! Miałeś rację, Tomaszu. To nie był dobry pomysł. Mam prośbę. Zły moment. Niech mnie ktoś stąd wyciągnie! Spokojnie. Traktorek i ja natychmiast się tym zajmiemy. O, panie Jones, potrzebna mi pomoc. Pień drzewa blokuje drogę w sowim lesie. Chcieliśmy go usunąć, ale traktorek jest zbyt słaby. Kolos nie miałby z tym żadnych problemów. Miałem nadzieję, że pojedzie pan tam kolosem i uprzątnie drogę. Gdyby zdarzył się jakiś wypadek i ktoś chciałby tamtędy przejechać... No tak, droga nie może być zablokowana. Trzeba działać szybko. Zgadza się. Pójdę po kolosa. Bez obaw. Zajmiemy się tym. Myślałem, że kolos jest na wczasach. Gdzie? No wiesz, na wczasach dla traktorów. Tomaszu, wyciągnę cię stamtąd. Chyba uderzyłeś się w głowę. Nikola! Biorę kolosa natychmiast. To pilne. Coś się stało? Tak, nagły wypadek. A kolos i ja. Tylko my możemy coś poradzić. Tak? Tak, traktorek Janka jest zbyt słaby. Właśnie skończyłam przegląd. Może pan jechać? Świetnie. Ruszaj, kolosie. Powodzenia. Na razie. Plan Janka doskonale działa. Tylko nie za szybko, traktorku. Dziękuję, Janku. Drobiazg. Tobie też dziękuję, traktorku. Chcemy sprawdzić, jak sobie radzi pan Jones. Jedziesz? O, nie. Mam dość wrażeń jak na jeden dzień. Wszystko gotowe. Doskonale, panie Jones. Poradzicie sobie. Oczywiście. Ruszaj, kolosie. Ha, ha. Świetnie, to było coś. Widziałeś to, Janku? Brawo, to był bardzo ciężki pień. Och, to było łatwe. Kolos jest silny, no a razem... co za zespół. Szkoda, że chce go pan sprzedać. O nie, zmieniłem plany, bo wiesz, zespołu się nie rozdziela, prawda? A co z 501? No, mieliście jednak rację. Kolos to nie jest zwykły traktor. Pewnie tego nie zrozumiesz, ale... cóż, naprawdę bardzo się do niego przywiązałem. To znaczy, że traktuje go pan jak przyjaciela, a nie jak traktor? No właśnie, tak jest. To przyjaciel. No, świetnie pana rozumiem. Nie wiem, co bym począł bez mojego przyjaciela, czerwonego traktorka. Wystąpili Jolanta Wołejko, Cynthia Kuźniak, Joanna Jędryka, Cynthia Kaszyńska, Janusz Wituch, Andrzej Gawroński, Ryszard Nawrocki, Cezary Kwieciński i Łukasz Margas. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa.